Dziękuję bardzo. Gdzie była straż miejska? Pytanie z gatunku referyczny. 12 minut po godzinie 8. Tu są Bałtyk. Zapraszam. Kumer Stasiczny. 15 stycznia, 15 dzień 2009 roku, czwartek. Słońce w znaku Koziorożca już właściwie powinno z nami być. I będzie do godziny 16.15. Paweł i Zytow i Makary mają imieniny. Pozdrawiamy serdecznie. Teraz Katy Perry, a potem przegląd prasy. Witam Państwa. Żałuję, że nie mam żadnej łódź w domu, przynajmniej jednej albo nawet kilku. To był się dramat. Cały zdrowy człowiek, pani zarządczyni się spytała, ale służby, które jeżdżą, albo zarządca, czyli mojego osiedla, Kaliny podkreślę, gdzie chyba piaskarka ostatni raz była przed stanem wojennym, się nie
tam są śliskie do wewnętrznej ogólnie, jest nieciekawe. Widziałem zresztą kilka karetek, które jeździły. Tak, jest do nas pan wspomina, że właściwie ze wszystkich miejsc w Szczecinie i z regionu wszędzie i dozorcy, i służby odpowiedzialne nie popisali się. Pozytywnie się odszkodowane. Tak, to jak się nie pozytywał piasek, no to co to się... Będą odszkodowane. Okej, to przegląd z pracy szeleścimy. W takim razie kurier szczeciński pierwszy odbył. No ciekawy artykuł. Polowanie na kworum. Szczecińscy radni nie należą do najbardziej pracowitych w komisjach Rady Miasta, choć dostają za udział w tych komisjach wynagrodzenie. Przewodniczący komisji mają się różnych sztuczek, by utrzymać kworum. Platforma Obywatelska, mając większość w lokalnym parlamencie, problemu nie widzi. A dlaczego taki artykuł? Do skandalu z frekwencją doszło na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju Promocji i Gospodarki Morskiej. Z 6 członków należących do klubu PO przyszła tylko jedna radna, Judyta Len. Brakowało też dwóch polityków SLD, tylko PiS stawił się w całości. Zamiast posiedzenia temat m.in. przekazania gruntu wartego 10 milionów złotych, było spotkanie towarzyskie. No i co to o tym sami? Bo ja uważam, że... Taki lekki skandal, tak? 10 milionów złotych pochodu nie chodzi, to powinni im na akord płacić właściwie. Jak są, to albo po godzinach. Albo po godzinach. Po godzinach, tak? W Szczecinie politycy muszą brać udział w co najmniej 6 posiedzeniach. Komisji, by utrzymać pełną dietę, to są 2437 zł. Za nieobecność w każdym z 6 posiedzeń obowiązkowych potrąca się 172 zł, ale nawet przy pełnej absencji na komisjach przez miesiące szeregowych radnych